bułeczki są w środku, jak pączki. I to jest ten składnik. Cześć kochani, witam Was serdecznie z mojego domu w Polsce. Nagrywam dla Was ostatni odcinek z tego miejsca. Już za chwileczkę polecę do ciepłej Hiszpanii, także kolejne odcinki będę nagrywać już z Hiszpanii. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać, co jem w Polsce w ciągu dnia, jak się zmieniła moja dieta w ciągu wakacji, także będzie na pewno bardzo pysznie. Oczywiście wszystko, co pokażę, będzie low carb, bo jestem na diecie low carb. Tak wygląda obecnie moja figura, waga, troszeczkę przez wakacje wzrosłam, ale tym się nie sugeruję. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze odcinki, wiecie, że w Polsce mam wagę. W Hiszpanii tej wagi nie miałam, nie ważyłam się, tutaj częściej wchodzę na wagę i mogę Wam zdradzić tajemnicę, że moja waga również przez wakacje troszeczkę poszła w górę. Z tego względu, że zjadałam trochę więcej owoców, trochę mniej mięsa, więcej było lodów, ale wszystko wróci do normy. Jeśli odczuliście to samo, waga Wam skoczyła trochę do góry, nie przejmujcie się tym zbytnio. No bo w wakacje jest tak bardzo często, że się ma mniejszą ochotę na mięso, większą ochotę na owoce, na lody i tak dalej. Będziemy powolutku wracać do starych posiłków, zlikwidujemy trochę tych owoców, na pewno tych lodów i zobaczcie, co dzisiaj przygotujemy. I moim pierwszym takim elementem w ciągu dnia, jak wstaję, jest wypicie szklanki soku z selera naciowego. Kiedyś ktoś pytał w komentarzach, czy nie lepiej zjeść kawałek selera naciowego. Owszem, seler naciowy również zjadam, ale ten sok z selera naciowego, wytłoczonego na zimno, zimno tłoczony, jest niezwykle zdrowy i musi być to właśnie czysto tłoczony, zimno tłoczony sok z czystego selera naciowego. Zgodnie z protokołem Anthony'ego Williamsa, picie selera naciowego, zimno tłoczonego, niemieszanego z niczym rano, jest bardzo korzystne dla organizmu, zapobiega i leczy wiele chorób, oczyszcza organizm, wspomaga odchudzanie. Także ja piję taki sok przed śniadaniem, zimno tłoczony. Jeśli chodzi o dowody naukowe, to nie jest to przebadane, czy taki sok zimno tłoczony selera naciowego jest faktycznie korzystny dla zdrowia, z tego względu, że no, kto bada wpływ selera naciowego na zdrowie? Koncerny farmaceutyczne badają bardziej wpływ leków na zdrowie, jak leczą i tak dalej, mają z tego korzyści, a nikt nie ma korzyści z tego, żeby zbadać jego korzystny wpływ na zdrowie. Zimno tłoczony sok selera naciowego piję już od kilku miesięcy. Czuję się świetnie, zaobserwowałam, że mam jeszcze więcej energii. Będę robić powtórnie badania, bo robiłam jakiś czas temu. Pokażę Wam jeszcze tutaj analizę moich badań. Sprawdzę za jakiś czas, jak wyglądają moje wyniki krwi. Mam już swój soczek, taką solidną szklankę. Jak widzieliście, wyciskanie takiego soku przebiega bardzo sprawnie i szybko. Wyciskarka jest bardzo cicha i bym powiedziała, że jest to Mercedes wśród wyciskarek wolnoobrotowych. Jestem z niej bardzo zadowolona. Poza tym, że wyciskam soki selera naciowego, mieszam różne inne soki warzywne. Również dla dzieci przemycam im trochę warzyw w sokach. Tą wyciskarkę myje się bardzo łatwo. Moja wcześniejsza wyciskarka, a miałam już ich chyba ze 3, myła się tragicznie, także ta jest naprawdę prosta w obsłudze i do tego myje się świetnie. Z tym linkiem, który Wam zamieszczę w opisie do filmu, możecie taką wyciskarkę wolnoobrotową kupić ze zniżką, z moją zniżką. A powiem w skrócie, że naprawdę warto. Warto zainwestować w swoje zdrowie i te soki są naprawdę doskonałe. Zabieram się teraz za szybkie śniadanie, także myślę, że nie zejdzie mi długo na przygotowaniu tego śniadania.
Miałam wczoraj gości, zostało mi kilka jajek ugotowanych na twardo, także pomyślałam, że wykorzystam je na dzisiejsze śniadanie. Będzie to śniadanie przepyszne i szybkie. Mam tutaj małą cebulkę, którą pokroję i przysmażę. Dokładam łyżeczkę musztardy, sól i pieprz. I dorzucam parmezanu. Jajka odstawiam na bok, przygotuję teraz sos, bo jajka będą zapiekane. Do miseczki wlewam 200 g śmietany kremówki. Dodaję parmezan. Oraz ser cheddar. Jajka są już prawie gotowe. Wrzucę je teraz do piekarnika i za chwileczkę będę jeść śniadanie. Jajka będą za chwilę gotowe. Vincent tu się kręci. Dawno nie widzieliście Vincenta. Vincent urósł, od września idzie do przedszkola. Także będę miała troszeczkę luzu. Do jajek przygotuję guacamole, które uwielbiam. Uwielbiam awokado, uwielbiam również awokado w połączeniu z czosnkiem. I myślę, że do jajek będzie to pięknie pasować. Tak? I Vincent będzie też zajadać. Ważne, aby awokado było miękkie. Nie może być zbyt przejrzałe, bo będzie niedobre. Ale ma być miękkie. I to jest idealne. Wyciągam jaja, pachną i wyglądają nieziemsko. Miam! Miam, tak. Uwaga, bo jest gorące.
Jest bardzo gorące. Jak to wygląda? Jeszcze bulgocze. O, ale będzie pycha. Tak, będziesz jeść. Sos. Taki kremowy. I tak wygląda moje śniadanie. Jak ja to mówię, jakie śniadanie, taki dzień. Mam już śniadanko. Powiem szczerze, że zgłodniałam nieziemsko. To śniadanie proste, bo jest naprawdę bardzo proste. Jajka, cebula, sery, śmietanka, do tego awokado. Ale jest to tak przepyszne śniadanie. Ten serek tak świetnie związał ze śmietaną, że będzie na pewno przepyszne. Tak, a Vincent już tutaj krzyczy, że to jest jego, że ja mam jemu dać to śniadanie, tak? Chcesz spróbować? Próbujemy. Próbuj to. Nie chcesz? To ja próbuję. Vincent spróbuje pewnie za chwilę. Próbuję jajo. Powiem szczerze, to jest tak dobre. Pyszne. Spróbuj, jakie to jest dobre. Próbuj. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. To jest pyszne. Jajka w połączeniu z tym serem i koniecznie musztarda i cebula. To jest po prostu sztos. Jest przepyszne. Niam, niam. Dobre? Dobre, tak. Zaakceptowane. Dobre. Jajo. Guacamole. Jajo. Jeszcze chcesz jajo spróbować z tym serkiem? Z tym sosem serowym? Jajo. Rewelacja, prawda? A gdzie ty się tak wybrudziłeś tutaj, na główce? Śniadanie było przepyszne i nie jest to takie oczywiste, że smakowało również Vincentowi, bo ostatnio trochę mu się pozmieniało. Nie wszystko mu smakuje, wszedł wiek dwulatka, także zmienił się smakowo strasznie, zrobił się bardzo wybredny. Dzisiaj mu smakowało, także bardzo się cieszę, mi to śniadanie również bardzo smakowało. Zabieram się teraz za drugie śniadanie i za obiadokolację, bo zjadam cały czas trzy posiłki, czyli śniadanie, drugie śniadanie i obiadokolację. Mój drugi posiłek jest na ogół słodki, bo lubię słodkie i robię sobie takie niskowęglowodanowe, fajne drugie śniadanie. Pierwsze śniadanie tak naprawdę zawsze jest wytrawne u mnie. Z tego względu, że dbam o glikemię, warto, aby ten pierwszy posiłek nie zrobił wielkiego wyrzutu insuliny. Także po takim wytrawnym, niskowęglowodanowym śniadaniu glikemia jest stabilna. Drugi posiłek, jak już wrzucimy sobie trochę słodkawy, będzie wszystko w porządku i mój drugi będzie pyszny, słodkawy. Robiłam ostatnio dzieciakom takie jakby pączki i straszna ochota mnie naszła na te pączki. Nie próbowałam, bo były z mąką owsianą. Tak naprawdę mąk nie jadam już od dłuższego czasu. Nawet w wakacje nie skusiłam się na żadne wypieki mączne. A dzisiaj zrobię takie pączki już pode mnie, takie, żebym ja mogła ich również skosztować i myślę, że będą pyszne. A tutaj moje składniki na pączki, tak zwane pączki w cudzysłowie. Mam tutaj mąkę migdałową, mąkę kokosową, erytrytol w pudrze, mleko kokosowe, masło oraz jajka. Do tego będzie potrzebna jeszcze soda oczyszczona i ja dodam czystą wanilię. Masło wrzucam do rondelka.
Wszystkie składniki suche umieszczam w misce. Ciasto na tak zwane donutsy jest już przygotowane. Będę je piekła nie w piekarniku, tylko na moim grillu elektrycznym, który ma kilka wymiennych wkładów i ma również wkład, już Wam pokazuję, taki. Takie serduszka i pączusie, także różne kształty. Ostatnio piekłam takie donutsy, tak jak mówiłam, z mąką owsianą na urodziny córki właśnie w tej foremce na grillu elektrycznym i świetnie się sprawdziła. Pokażę Wam również inne wkłady, jakie posiada ten grill. Ten uwielbiam również. Jest to tak zwany mój grill śniadaniowy. Tutaj robię jajka, tutaj grilluję sobie warzywa. Czasami pieczywko, jak upiekę niskowęglowodanowe. I chwila, moment i mam gotowe takie śniadanko niskowęglowodanowe. Jest również taki wkład gładki. Tutaj głównie piekę zapiekanki i świetnie się to sprawdza właśnie do jakichś zapiekanych warzyw z serem i tak dalej. To jest mój wkład grillowy, jak widać najczęściej używany. Myłam ostatnio w zmywarce i chyba trochę nie dopłukało i nie domyło. W każdym bądź razie na tym wkładzie grillowym robię najczęściej warzywa grillowane oraz mięso. Nie chce nam się odpalać grilla, to szybko robię właśnie na tym wkładzie takie grillowane warzywka i mięso i chwila, moment i jest gotowe. No i jeszcze jeden wkład, też na płasko, ale już na większą zapiekankę, czy też w zasadzie można w tym robić wszystko, bo można upiec chleb i ciasto, tak naprawdę wszystko. Nie smaruję tych wkładów, bo w nich się nie przypala. O, tu są już przypieczone, także obrócę je na drugą stronę. Myślę, że pączusie są już gotowe. Piekło się również z tej strony. Są mięciutkie, ale parzą gorące. A! To są bułeczki. Wyglądają, tak jak mówiłam, super i są mięciutkie, ale to nie wszystko. Posypię je erytrytolem w pudrze. I na to przyjdą maliny liofilizowane, takie suszone malinki, 100% i będzie jeszcze lepiej. I to jest moje drugie śniadanie. Śniadanie mistrzów. Jak się ma ochotę na coś słodkiego, to warto sobie zrobić właśnie takie pyszne drugie śniadanie. Wincencik zasnął, jest dosyć wiecznie, ale słoneczko świeci i postanowiłam, że zjem swoje drugie śniadanie. I już naprawdę zgłodniałam. Zaczynam od serduszka. Te bułeczki to jest po prostu sztos. Oj, zbiewa mi maliny z bułeczek, bo wieje troszkę. Ale w każdym bądź razie powiem, że one są naprawdę pyszne i smakują jak pączki. Czyli takie, jak mówiłam. Bułeczki są w środku, jak pączki.
pyszne, ale syte. Wcisnę jeszcze drugiego, ale więcej nie zmieszczę. Nie wiem, czy słyszycie tego koguta, który pije u sąsiadów, ale to jest znak, że trzeba zabierać się za obiadokolację. Na obiadokolację zrobimy gołąbki. Jeśli nie znacie jeszcze tego składnika, o którym Wam powiem, tego tajemnego składnika, to powiem Wam, że zmieni Wam się cała kuchnia niskowęglowodanowa, bo ten składnik to jest po prostu sztos. I gołąbki z tym składnikiem to będzie po prostu petarda. Nie będą to gołąbki z kalafiorem, nie będą to gołąbki z brokułem, czy też z innymi dodatkami, tylko zrobimy praktycznie, bym powiedziała w cudzysłowie, bo nie będzie to takie 100%, ale prawdziwe gołąbki. I to jest ten składnik. Może część z Was zna ten składnik? Jeśli nie znacie, to zgadujcie, macie chwilę. Co to może być? Ten składnik to jest szrot łubinowy. Jest to moje wielkie odkrycie i ten szrot łubinowy tak naprawdę smakuje jak kasza, bym powiedziała, gryczana. Jest świetny, niskowęglowodanowy, dosyć trudno dostępny, ale w Polsce można go kupić, także zaraz Wam powiem. I świetnie zastąpi nam ryż, czy też kaszę w gołąbkach. Zobaczcie, taka mała rzecz, a jak mnie po prostu ucieszyła, jest naprawdę pyszny. Ja już tutaj przygotowałam większość składników na gołąbki. Na początek ten szrot łubinowy wrzucam do garnka i zaleję go 2 szklankami wody. Będę gotowała ten szrot łubinowy około 50 minut, aż troszeczkę napęcznieje, a później zmieszam go z naszym mięsem na gołąbki. Dodaję odrobinę soli. W międzyczasie pokroiłam cebulkę, mam tu 1 cebulę, podsmażę ją na złoty kolor i dodam później do mięsa. Zobaczcie, ten szrot łubinowy napęczniał. Jeszcze całej wody nie wypił, ale myślę, że już go wyłączę i tą wodę po prostu odleję. Jest już taki grubszy. Wrzucam mięso. Mięso mielone z kurczaka zagrodowego. Dodaję czosnek. I dorzucam szrot łubinowy. Napęczniam, także jest go dosyć sporo, ale będzie pysznie. U mnie trochę jak na pobojowisku, wszystkiego pełno, jak gotuję, to tak jest, później sprzątam. Ten szrot jeszcze napęcznieje, także zwiększy się jego objętość. Gołąbki będę zawijać w kapustę taką karbowaną, nie wiem jaka to jest odmiana, nie spojrzałam w sklepie. Kapustę wcześniej sparzyłam, także będzie się dosyć łatwo zawijać.
Gołąbki są już zawinięte, wyszło ich trochę więcej niż myślałam. Przygotuję je na grillu elektrycznym w tym dużym naczyniu, które pokazywałam. Gołąbki sobie troszeczkę się poduszą. Ja w międzyczasie przygotuję również sos, którym zaleję za chwileczkę gołąbki. Gołąbki będę zalewać pasatą pomidorową. Do pasaty pomidorowej dodam czosnek, seler naciowy i to fajnie tak nada takiego posmaku temu daniu. Dodatkowo lekko zagęści. Wszystko zmiksuję w termomiksie i później wleję na te gołąbki. Tak wygląda gołąbek od środka z tym tajemniczym składnikiem. Próbuję go, ale wiem, że na pewno będzie pycha, bo już robiłam takie gołąbki i w ogóle ten szrot łubinowy jadłam wielokrotnie, jest przepyszny. Próbujemy. Doskonałe. Kochani, powiem Wam, że te gołąbki to naprawdę pychotka. Zjadłam taką porcję, jestem najedzona. Oczywiście będę jeszcze dojadać, bo są przepyszne. Już Wam pokazuję, jak wygląda ten szrot, który możecie zamówić. To nie jest żadna reklama, po prostu Wam pokazuję to, bo ciężko go znaleźć, ciężko go dostać, bo jest tylko z tego, co znalazłam, niemiecki. I on wygląda tak. Można sobie wyszukać po nazwie, dostępny w niektórych polskich sklepach, także najlepiej zamówić internetowo. A jest to moje odkrycie, dlatego się z Wami dzielę. Zawsze jak będę wynajdować jakieś takie fajne rzeczy niskowęglowodanowe, to Wam tutaj wrzucę coś. Przypominam, że w opisie do filmu wrzucę Wam link z moim kodem rabatowym na zakup wyciskarki wolnoobrotowej oraz tego grilla, którego dzisiaj pokazałam. Jak również będziecie mogli sobie zobaczyć solniczkę elektryczną, której dzisiaj użyłam. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz do kliknięcia dzwoneczka. Ja się powolutku żegnam. Widzimy się w Hiszpanii. Przynajmniej ja będę w Hiszpanii. Być może część z Was również. Często piszecie, skąd jesteście i naprawdę jest tutaj cały świat. Bardzo dużo ludzi z całego świata, nie tylko z Polski. Być może spotkamy się kiedyś w Hiszpanii. Piszcie w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym menu. Co z tego przygotujecie? Jestem ciekawa. Ja ściskam Was mocno. Widzimy się w kolejnym filmie, który już na pewno niebawem. Buziaczki, pa, pa. Trzymajcie się ciepło.